Nieco ponad 4 miesiące suwalskie przedsiębiorstwo energetyki cieplnej i mieszkańcy oczekiwali na tę decyzję. Wniosek trafił do Urzędu Regulacji Energetyki w ostatnich dniach czerwca, a decyzja została opublikowana przez regulatora 3 listopada. Ta data jest o tyle istotna, że to od niej oblicza się termin wprowadzenia nowych stawek. Średnio obniżka wynosi około 12%, ale zależna jest od taryfy. Jak nas poinformowano w suwalskiej spółce, dla domów jednorodzinnych opłata zmaleje średnio od 50 do 60 zł w skali miesiąca. To istotna różnica. W budynkach wielorodzinnych opłaty zostaną niebawem obliczone i każdy właściciel czy najemca w niedługim czasie dostanie informację zawierającą konkretną kwotę. Ostatnie pytanie brzmi, od kiedy nowe stawki zaczną obowiązywać? Tej daty jeszcze nie zna sama spółka ciepłownicza, bo sprawa jest bardzo świeża. Pewne jest to, że nowe kwoty powinny wejść w życie między 14 a 45 dniem od wspomnianej na początku daty publikacji taryfy. W tym przypadku to czas między 17 listopada a 19 grudnia bieżącego roku. Z praktycznego punktu widzenia, w środku okresu rozliczeniowego trudno się zmian spodziewać, więc bardzo możliwe jest, że tańsze ciepło trafi do domów około 1 grudnia.